Cześć Panie Enduro, ja nazywam się Łukasz Kręcichwost i jako pracownik Katenskle.pl, a także miłośnik Enduro obserwuję prawdziwy boom na offroad motocyklowy w Polsce. Przyczynił się do tego bez wątpienia nasz rodak, Tadek Błażusia, który mocno napompował takie dyscypliny jak Hard Enduro czy Super Enduro, ale też takie miejsca jak to, w którym jestem obecnie, czyli Enduro Krzeszowice. To właśnie tutaj znajduje się topowa wypuszczalnia motocykli offroadowych oraz jedna z najbardziej popularnych szkółek Hard Enduro w Polsce. Miejsce to stworzył Marcin Malczyk, a tej osoby chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Obecnie Marcin zaraża swoją pasją do motocykli offroadowych przyszłe pokolenia mistrzów, takich jak oni. Jak to się mówi, im wcześniej zaczniesz, tym dalej zajedziesz. Właśnie ta myśl przyświecała mi przy tworzeniu szkółki Enduro, o której więcej możecie się dowiedzieć z naszego poprzedniego filmu. Tu powinien być link. Dzisiaj natomiast skupimy się na motocyklach dla najmłodszych. Postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie, jaki motocykl wybrać dla dziecka na start. Gama motocykli w mojej wypożyczalni to głównie maszyny KTM. Dlaczego? Ponieważ KTM jako nieliczna marka ma tak rozbudowaną gamę motocykli terenowych. Dzięki temu możemy wybrać idealny motocykl dopasowany do naszego wieku i umiejętności. Są to przy tym maszyny stricte wyczynowe, wyposażone w najlepsze komponenty wyścigowe, dzięki czemu dzieci oswajają się z profesjonalnym sprzętem, który daje duże możliwości. I tak też dla najmłodszych mamy motocykle dwusuwowe KTM 50 SX, 65 SX i 85 SX. Są to rasowe motokrosówki, ale w zupełności dają radę w enduro. Po prostu wystarczy popracować sprzęgłem, skupić się na technice i można się na nich też fajnie pobawić. KTM 50 SX. Na pierwszy kontakt jest idealny dla dzieciaka. Nie ma biegów, także zachęca. Ma automatyczne skrzęgło. Jest łatwiej rozpocząć przygodę w tym sporcie. Nie zrazić od razu na wstępie kogoś. No bo trzeba się przyzwyczaić do dźwięku, do hałasu innych motocykli, do tego, że nie jeździ się po równym, jeździ się po śliskim, po mokrym, w różnym ciężkim terenie. I taki motocykl pomaga po prostu dziecku się oswoić, zaprzyjaźnić z torem, z terenem, z tą całym klimatem, z tą całą otoczką. Tu wiadomo, jeszcze rodzice tankują paliwo, to wszystko już tak się odbywa w kontakcie z rodzicami. Rodzice też są tu bardzo ważni, żeby też brali w tym udział. No wiadomo, po systematycznych treningach, jak taki dzieciak aktywnie jeździ, to ten motocykl zaraz różnie, każdy inaczej. No, jeden sezon, pół sezonu, dwa sezony, każdy jest inny. Zaczyna nie wystarczać zwyczajnie, ponieważ dziecko się zaczyna rozwijać, rosną mięśnie, dzieciak rośnie szybciej. Naturalne, więcej jeździ, uprawia sport, je, rozwija się. I wtedy już ma skrzydła przycięte, trzeba mu dać większy motocykl, manualny, czyli KTM 65 SX. Motocykl do motocrossu, ale ma sprzęgło, które pomoże nam oswoić dzieciaka ze zmianą biegów i to operowanie sprzęgłem pomoże nam też jeździć w terenie enduro, nietypowo po torze. Jest większe zawieszenie, są większe koła, no i na nim już dzieciak rozwinie skrzydła dużo bardziej. Już jest biegów 6, trzeba je liczyć, pamiętać na jakim się jedzie, kontrolować, jest tylny hamulec, przedni. Nie tak na 50, że zamykasz gaz i motor zwalnia, to tu niestety zamykasz gaz, a motor jedzie dalej, więc trzeba zareagować. I uczymy dzieciaka naturalnych odruchów, które będą mu potrzebne później w kolejnych szczeblach kariery. Jak już na tej 65 osiągniemy, że tak powiem, kumulację, czyli dzieciak już eksploatuje maszynę mechanicznie bardzo, mówiąc wprost, trzyma gaz, ale jeszcze nie urósł na tyle, żeby wsiąść na typowego KTM 85, który jest naturalnym w kolejnym biegu, to kupujemy takiego KTM 85 SX z małymi kołami. I wtedy łatwo nam jest dosięgnąć do ziemi, nabieramy pewności siebie, nie przestraszymy tego dziecka. Tam już jest dużo większe zawieszenie, ale na początku są te małe koła, więc jest to taka forma zabawy, to długo nie trwa. Każdy inaczej, no wiadomo, jeden się uczy szybciej, drugi wolniej, swoim tempem. I trzeba jak najszybciej z tych małych kółek wskoczyć na większe. Wtedy ta 85 staje się pełnowartościowym, można powiedzieć, motocyklem, którym już można dorównać, spokojnie jechać ramię w ramię ze 125, 150.
85 SX daje bardzo duże możliwości. Zawieszenie jest dużo większe, już pracuje, faktycznie serio pracuje, działa. Mocy jest tyle, że nikomu nie braknie. Ja osobiście mogę wsiąść na taki motocykl i też spokojnie przejechać tor z dzieciakami, chociaż ciut więcej ważę. Też dłużej tym motocyklem pojedziemy, wiadomo. Większy silnik, większa odporność. Te 6.5 już była, prawda, męczona, a 8.5 już można nią pojechać i robić normalne, prawdziwe hopy, prawdziwy tor zaliczyć bez żadnego większego stresu, że nie doleci do przeszkody, czy że koło jest za małe, żeby pokonać jakąś belkę. Jest to naturalny po prostu w ewolucji następny motocykl. 50, 65, 85 SX. A więc odpowiedź na pytanie, jaki motocykl wybrać dla dziecka na start w enduro? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi, każdy jest inny. Jeden jest grubszy, drugi szczuplejszy, wyższy, chudszy, ten bardziej odważny, ten mniej odważny. Motocykl na pewno trzeba się dobrze skupić na doborze. Do wyboru w KTM jest dla każdego. W przypadku naszej szkółki przyjeżdżasz, wsadzamy dzieciaka na wszystkie motocykle, które widzisz w katalogu na żywo. Doradzamy, mierzymy, patrzymy, na którym dosięga, na którym nie dosięga. I tak doradzamy, bo później musimy go prowadzić przez kolejne szczeble i no, tam nie ma żadnej wymówek. No. My mu doradziliśmy jaki, to my musimy go nauczyć. A co z wytrzymałością takich małych motokrosówek? No, wytrzymałość, temat rzeka. Gwarancją sukcesu i długiej eksploatacji jest używanie oryginalnych komponentów. Głównie chodzi o olej. Musi być taki, jak zaleca serwisówka. Serwisówkę napisał ktoś, kto się zna, był inżynierem. Nie powstało to gdzieś tam w jakimś blaszaku, ktoś nie powiedział, a ja mam rację, to tak, siak. To wszystko jest przemyślane, zaprojektowane i te motocykle działają. Tam naprawdę można robić kosmiczne przebiegi nimi i one są dozgonnie wdzięczne, ale warunkiem tego jest dbanie o to, co jest napisane w instrukcji obsługi. Co charakteryzuje te motocykle? Są to krosówki i wszystkie mają słaby dół, bardzo dużo mocy w górnych partiach obrotów. Czy to jest przeszkoda? Nie. Jest to szansa dla dzieci na rozwinięcie się. Mamy sprzęgło, balans, równowagę. Te wszystkie narzędzia, bo dzieciaki muszą się nakombinować, niestety nie dosięgają, nie ma tej mocy na dole. Muszą dużo bardziej pracować niż my, ale ta cała praca zaowocuje, kiedy oni przesiądą się z tego motocykla na pełnowartościowy, duży motocykl endurowy. Zresztą, co tu dużo mówić? Najlepszym przykładem osoby, która przeszła przez wszystkie szczeble ewolucji w naszej szkółce enduro w Krzeszowice, jest Bartosz Widyk. Cześć, nazywam się Bartosz Widyk. Od 4 lat jeżdżę na motocyklu. Obecnie dzięki treningom w szkółce enduro Krzeszowice jeżdżę na KTM-ie EXC150 TPI. Skąd u mnie zamiłowanie do motocykli? W wieku 10 lat oglądałem filmiki Marcina Malczyka z enduro Krzeszowice. Jak jeździł podjazdy, wygrywał zawody i bardzo mi się to podobało. Powiedziałem tacie, że chcę, żeby mi kupił motocykl. Dostałem pierwszy motor. Był to KTM SX65. Po kilku miesiącach jazdy nie wystarczało mi zawieszenie w tamtym motocyklu, dlatego musiałem się przesiąść na nowszy model. Trafiłem też wtedy do szkółki enduro Krzeszowice, gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki w hard enduro. Gdy przyjechałem na szkolenie, postawiliśmy na uczenie mnie techniki. Na początku pierwsze kroki stawiałem na 8, na której uczyli mnie, jak używać sprzęgła, zmieniać biegi i utrzymywania poprawnej pozycji na motocyklu. Po sezonie nauki w szkółce enduro Krzeszowice przesiadłem się na 8.5, na której postawiliśmy na prędkość, technikę zakrętów i skoków. I właśnie na tym motocyklu postawiliśmy największy nacisk na elementy hard enduro, podjazdy i potoki. 85 pozwoliła mi rozwinąć swoje skrzydła na tyle, że po kilkunastu miesiącach ciężkiej pracy mogłem przesiąść się na pełnoprawne enduro. Dzięki przesiadce na duży motor mogłem wyjechać w rumuńskie Karpaty na 2000 metrów i jeździć tam po potokach i podjazdach. Tak więc jeżeli chcecie zacząć przygodę z enduro, to zapraszamy do Enduro Krzeszowice.
No dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat poszczególnych modeli, to koniecznie odwiedźcie ktmsklep.pl, zakładkę oferta motocykli. Tam znajdziecie dokładne opisy poszczególnych modeli, aktualną cenę, a także specyfikację techniczną. I pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście przetestować takie maszyny przed ich zakupem, no to koniecznie wpadnijcie do Enduro Krzeszowice. A, i wierzcie mi, hasło Ready to Race to nie tylko slogan reklamowy.